staramy się praktycznie co tydzień pokazywać, że kontraktujemy nowe umowy, nowe wnioski zostają uruchamiane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiaj podpisujemy umowy w obszarze wsparcia szkół, w zakresie edukacji, ale też i ochrony zdrowia. Także widzimy, że Regionalny Program Operacyjny mocno w tym momencie też przyspiesza, ale też zależy nam na tym, żeby środki zostały też wydawane, żeby wracały do nas w formie też wnioski o płatność i realizacja płatności. Dziękujemy za odwagę, za pomysł, za chęć realizowania dobrych przedsięwzięć w naszym regionie, bo to od tych przedsięwzięć zależy, w jakim kierunku będziemy się rozwijali. Trzymamy kciuki za realizację. Prosimy o kolejne projekty, ale zanim też o kolejne projekty, o dobrą realizację tych, których właśnie dzisiaj umowę podpiszemy. Szanowni Państwo, Pani Marszałek? Życzymy sprawnej realizacji przede wszystkim Państwa wszystkich projektów i tak jak już też życzymy tradycyjnie w każdy wtorek jak najmniejszej ilości, a właściwie promili ewentualnie kosztów niekwalifikowanych projektów. Ale bezstraszne. Ja przy okazji podziękuję też pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy z Państwem pracowali przy przygotowaniu tych umów i mam nadzieję, że możecie Państwo dalej liczyć na ich wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia.